Witamy Państwa w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa, gdzie dziś odbędzie się wykład doktora Wojciecha Paduchowskiego z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zatytułowany Prominenci Nowej Huty, sekretarze i dyrektorzy. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że kolejny raz możemy dotknąć fenomenu Nowej Huty. Fenomenu w zakresie bardzo niewielkim, ponieważ dzisiejszy mój wykład będzie dotyczył dwóch postaci mocno, mocno związanych z Nową Hutą, z Krakowem, ale nie tylko. Pierwszą tą postacią, o której będę chciał powiedzieć, będzie uwidoczniony na tych zdjęciach Tadeusz Ptaszycki. Temat mojego wystąpienia mówi o prominentach. Czasami jeśli myślimy prominenci, to w pewien sposób myślimy pejoratywnie, w tym wypadku tak nie będzie. Tadeusz Taszycki jest chyba taką osobą najbardziej znaną w Krakowie, w Nowej Hucie, związaną bardzo z Nową Hutą, przez to, jak wiele osób wie, że był głównym projektantem, urbanistą Nowej Huty i to, jak się poruszamy dzisiaj po, po, po tej dzielnicy Krakowa, właśnie za, zawdzięczamy Tadeuszowi Ptaszyc, Ptaszyckiemu. Tutaj chciałem, zaprezentowałem dwa zdjęcia Tadeusza Ptaszyckiego. Pierwsze po lewej stronie już... W, jest, jest nieco, nie, nieco starszy Tadeusz Ptaszycki, tutaj po prawej stronie, jeszcze z czasów przed Nowo nowochódzkich, z czasów wrocławskich, ale do tego, do tego dojdziemy. Proszę Państwa, jeżeli biografia, no to musimy powiedzieć, gdzie, gdzie urodził się nasz, nasz bohater. Petersburg był miejscem urodzenia Tadeusza Ptaszyckiego. Skąd on się tam wziął? No, nieprzypadkowo, proszę Państwa, bo Tadeusz Ptaszycki był synem swojego ojca, oczywiście, ale ten ojciec, też niepośrednia postać, był pracownikiem Uniwersytetu w Petersburgu w, Petersburgu, w Cesarstwie Rosyjskim, w stolicy, w stolicy Carów. I, I tam ojciec naszego bohatera. Prowadził ogród botaniczny tegoż uniwersytetu. Tam dojechała do niego jego matka, i tam urodził się też Tadeusz. Między, w kolejnych latach rodzina ptaszyckich przeniosła się do Odessy. Tam Tadeusz zaczął uczęszczać do gimnazjów, do kilku gimnazjów. Ojciec jego z kolei właśnie zaczął tam pracować jako dyrektor kolejnych gimna gimnazjów, polskich gimnazjów w Odesie. Prawdopodobnie też i Tadeusz uczęszczał do tegoż gimnazjum. Także widzimy początki życia Tadeusza Ptaszyckiego wiążą się z, z dużymi miastami carskiej Rosji. Wojna polsko-bolszewicka, rok 1919-1920. Tadeusz Ptaszycki, po odrodzeniu się Polski, po 123 latach zaborów, wraca do odrodzonej ojczyzny, ale właśnie dokładnie w roku wojny polsko-bolszewickiej. Musiał jako dwunastoletni chłopak już chłonąć tą całą atmosferę odzyskiwania przez polskę niepodległości. Widział zmagania się nowej państwowości narodu polskiego z nawałą bolszewicką. Takie też było jego doświadczenie. Kontynuuje naukę już w Warszawie. Warszawie, która się obroniła przed nawałą bolszewicką. Jesteśmy po, po bitwie warszawskiej. Tadeusz Ptaszycki wstępuje do jednego z renomowanych gimnazjum imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie. Jest bardzo zaangażowany w ruch harcerski. Zresztą y, osiągnie bardzo dużo w tym ruchu y, wysokie stopnie harcerskie i jednocześnie był y, członkiem bardzo znanej i z wielką, długą tradycją drużyny harcerskiej warszawskiej Czarnej Jedynki. Y, y, historia Czarnej Jedy o, o historii Czarnej Jedynki można by mówić bardzo długo i przed wojną, i w czasie wojny, i, i, i i po wojnie wiele osób prominentnych i, i, i dzisiaj wiązało się właśnie z tą drużyną harcerską. A tutaj trochę taka niespodzianka, ponieważ Tadeusz Ptaszycki, będąc gimnazjalistą, później, później studentem, bardzo aktywnie uprawiał sport. I to bardzo ciekawy sport, bo chodziarstwo. I w 1925 roku zdobył nawet Mistrza Polski w tej dyscyplinie sportowej. Dalej zobaczymy. A tu cóż to? Proszę Państwa, bardzo znane zdjęcie marszałka Piłsudskiego na moście Poniatowskiego, kiedy w, 1000, w maju 1926 roku zmierza na rozmowy z prezydentem Wojciechowskim, które zresztą nie przyniosą żadnego rezultatu. Dojdzie do starć, do starć na ulicach Warszawy, zamach majowy. Piłsudczycy za pomocą tego zamachu przejmują władzę. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie w maj 1926 roku Tadeusz Ptaszycki zdaje maturę w tymże gimnazjum, o którym przed chwilę mówiliśmy. więc Musiał być świadkiem tych, tych wydarzeń w Warszawie. I to jest kolejne jego doświadczenie. Zaczyna studiować. Yy, zaczyna studiować architekturę na politechnice warszawskiej. Jak Państwo widzą, tutaj na slajdzie studiował w latach 1927-1936. No Jak zobaczymy, dość długo studiował. Nie wiemy, czy z powodu tego, że był bardzo zajęty pracą, bo już też podjął pracę jako architekt. Czy też może jako przedłużał sobie niejako studia przedłużał sobie młodość. Proszę państwa, kolejny slajd przedstawia wystawę krajową Poznańską z 1929 roku. Dlaczego akurat pokazuję te, to zdjęcie? Ten slajd. W ogóle historia wystaw na ziemiach polskich ma również bardzo szeroką, długą historię, poczynając. Poczynając od powszechnej wystawy krajowej w Lwowie w 1894 roku, była to taka duża wystawa, która miała zjednoczyć Polaków pod, pod, pod zaborami, pokazać ich dorobek duchowy i materialny. Później yy, odbywały się kolejne wystawy, yy, tak zwane Wschodnie, w Lwowie, później właśnie yy, już po odzyskaniu niepodległości w Poznaniu. Yy, ten fenomen wystawienniczy dotyczył całej Europy. Proszę Państwa, wieża Eiffla w 1889 roku otwarta właśnie na taką powszechną wystawę światową. I ten fenomen również dotarł na ziemię polską, a później po odzyskaniu niepodległości kontynuowany był między innymi i we Lwowie i w Poznaniu. Ale co to ma wspólnego z Tadeuszem Ptaszyckim? No właśnie, Tadeusz Ptaszycki jako jeszcze student, projektował pewne elementy tejże, tejże wystawy. Dlatego postanowiłem pokazać, że również właśnie miał wkład w powstanie tejże dużej wystawy krajowej w Poznaniu, która się odbyła w 1929 roku, jeszcze jako student. Bereza Kartuska. 1930 30 rok, jako absolwent studiów wyższych, architekt, urbanista był zobowiązany, jak każdy mężczyzna, do odbycia służby wojskowej. I tą służbę wojskową pod Chorążówkę odbywał w Berezie Kartuskiej. Ale no, byłoby to bardzo ciekawe, bo wiadomo, że Bereza Kartuska jest znana z tej ciemnej strony, czyli przetrzymywania przeciwników politycznych obozu sanacyjnego, których, których poddawano różnego rodzaju represjom. Ale Tadeusz Ptaszycki służył w Berezie w 1930 roku, czyli jeszcze zanim powstał ten obóz odosobnienia, no niektórzy nazywają go obozem koncentracyjnym. Więc nie służył w obozie w, berezie, w berezie, odosobnienia w berezie Kartuskiej, tylko jeszcze w jednostce wojskowej przed powstaniem te, te, tegoż obozu, ale to był też ważny epizod wojskowy doświadczenia wojskowego który będzie bardzo ważny w kolejnych latach jego, jego życia. Do, do, do czego jeszcze dojdziemy. I właśnie w 1936 roku zakłada wraz z własną żoną Anną własne przedsiębiorstwo, biuro architektoniczne, ale to wszystko, te prace, y, wspólnie z żoną, y, przerywa wojna. Zostaje powołany do 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy. Y, znów 21 Pułku Piechoty znów y, jednostka, która ma bardzo piękną tradycję y, niepodległościową y, walki w obronach polskich y, granic. Y, zostaje dowódcą kompanii CKM-ów, czyli najprawdopodobniej właśnie takie, takie, takich CKM-ów, jak tutaj na tym zdjęciu jest przedstawiony. I uczestniczy w obronie Polski w, tysiąc, w kampanii wrześniowej września 1939 roku w ramach tego, tego pułku. Kto dowodzi tym pułkiem? Wtedy pułkownik Stanisław Sosabowski. Bardzo znany, bardzo znana postać zasłużona dla, dla Polski, później chyba najbardziej tak powszechnie znany jako generał Sosabowski już w czasie II wojny światowej w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, dowódca samodzielnej brygady spadochronowej, która też ta, ta brygada brała udział. W operacji Market Garden w Holandii. No najprawdopodobniej jako podporucznik Tadeusz Ptaszycki z samym pułkownikiem się nie stykał, ponieważ no raczej z dowódcą, z dowódcą batalionu niż, 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 niż pułku. Ale właśnie, właśnie, ale dokładnie w tym pułku służył i walczył we wrześniu 1939 roku. Pułk wsławił się przede wszystkim w bardzo znanej bitwie września pod, pod Mławą, gdzie, gdzie również i, i kompania CKM-ów Tadeusza Ptaszyckiego walczyła w, te, w, tejże, w tejże bitwie. Po, po wycofaniu się, pułk wycofał się pod koniec września do, do Warszawy i, i również bronił, bronił, bronił Warszawy aż do kapitulacji. Tadeusz Ptaszycki dos, dostał się do oflagu dla, dla, dla oficerów. To akurat jest zdjęcie oflagu. W kilku oflagach był w Murnau, prowadził tam wykłady na temat architektury, urbanizacji, uczestniczył, uczestniczył w, spektakla, w spektaklach teatralnych, które, te, które organizował. Zresztą tam poznał swojego przynie, przyjaciela, za które o tym powiem, bo to tragiczna historia jest, Stanisława Senisona, który zresztą jest też związany z Nową Hutą jako, jako fotograf. I tam spędził w oflagach całą, czyli w niewoli, całą drugą wojnę światową. Nie obce było Tadeuszowi Taszyckiemu doświadczenie zagłady, holokaustu, śmierci. Jego brat Wiesław zginął. Tu jest akurat no, pokazana rampa i, i brama wjazdowa do, do Birkenau. Jego brat zginął w Auschwitz. To jest kolejne doświadczenie wojenne, rodzinne, traumatyczne. Tadeusza Ptaszyckiego ginie w tym obozie koncentracyjnym jego brat Wiesław. A tutaj, proszę Państwa, Warszawa, 45. rok. Generał Dwight Eisenhower i generał Marian Spychalski. Dlaczego akurat pokazuje to zdjęcie? Ponieważ generał Marian Spychalski znał się z Tadeuszem Ptaszycki, Ptaszyckim jeszcze z okresu przed, przedwojennego. Generał Marian Spychalski z Ludowego Wojska Polskiego, jedna z najbliższych postaci, z najbliższych współpracowników Władysława Gomułki, jest również znajomym Tadeusza Taszyckiego. Będzie to miało swoje, swoje konsekwencje. Ponieważ ta, y, Marian Spychalski był również architektem, stąd y, o tym mo może nieczęsto się y, pamięta, ale stąd o obaj panowie y, się znali. I właśnie, 45 rok i tu jest pewien znak zapytania. Y, młody, zdolny architekt y, ze znajomościami. Y, u najwyższych czynników partyjnych, tutaj wymieniłem generała Spychalskiego, nie decyduje się zostać w Warszawie, gdzie przecież żył. Warszawa trzeba było odbudować, ale zdecyduje się wyjechać na tak zwane ziemie odzyskane do Wrocławia. Podobno sam zabiega o to właśnie, żeby tam wyjechać. Wyjeżdża tam i jest twórcą ogólnego planu odbudowy Wrocławia. Także też w jakimś zakresie, jeżeli chodzimy po Wrocławiu, to też to jest zasługą Tadeusza Ptaszyckiego, podobnie jak chodzimy po, po starej części nowej huty. W 1948 roku odbyła się taka huczna, no bardzo. Wystawna, jeżeli można tak powiedzieć, wystawa, tak, tak zwana wystawa ziem odzyskanych, która miała pokazać, jak Polacy zagospodarowali te, te tak zwane ziemie po niemieckie odzyskane dla, dla polskości. I zorganizowano taką, taką wystawę. Tutaj jest właśnie plakat z tejże wystawy. No, myślę, że nieprzypadkowo. Przedstawia taką, taką stelę nawiązującą do światowita, prawda? do słowiańszczyzny, do, do tych przed, przedhistorycznych czasów, ale nie tylko, bo, 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 bo i widnieją na nich wizerunki. Właśnie. Chłopa, robotnika, orłów piastowskich. Nieprzypadkowo, bo to że to nasze ziemie piastowskie. Ale to to tak na, na marginesie. I właśnie ona, ta wystawa była otwierana przez komunistyczne władze ówczesnej Polski. Widzimy tutaj prezydenta Bieruta, premiera. I, i, I innych notabli komunistycznych. Tadeusz Praszycki był twórcą, współtwórcą tej, tejże, tejże wystawy. Tutaj właśnie jest przedstawiona iglica przed. Wtedy jeszcze chyba nazywano tą, tą, tą halę, bardzo znaną we Wrocławiu, halą stulecia. Później przez lata. Nazywano ją halą ludową. I proszę Państwa, właśnie tutaj mamy zdjęcie państwa ptaszyckich, którzy właśnie przed, przed, przed tą iglicą, przed, przed, przed halą stulecia zresztą hala stulecia to nawiązywała do 100 lat od porażki Napoleona pod Lipskiem. Tak, 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 na marginesie. Ale to pokazuje, jak Tadeusz Ptaszycki i jego żona byli bardzo związani również z Wrocławiem. To jeszcze to jest ten okres przed, przed Nowochudzki. I właśnie to jest tam był rok 1948, który niejako wieńczył tą pracę Tadeusza Ptaszyckiego we Wrocławiu. I powstaje projekt wybudowania nowego miasta pod wielkim kombinatem metalurgicznym i trzeba to miasto zaprojektować. I tym projektantem, kto zdecydował, że Tadeusz Ptaszycki mi zostanie, nie wiemy. Być może właśnie wykorzystał te znajomości jakieś jeszcze warszawskie, aczkolwiek 1948 rok to jest rok, kiedy no, jego przyjaciele, jego, jego znajomy, przyjaciel generał Spychalski wraz z tą ekipą gomułkowską tracą, tracą władzę, tracą przywileje. Gomułka jest internowany jest w odosobnieniu, więc ten aspekt, dlaczego akurat Tadeusz Praszycki zostaje tym głównym projektantem Nowej Huty, wymaga jeszcze zbadania. W każdym razie w następnym roku, na początku 49 roku, przenosi się do, do Krakowa i organizuje grupę młodych architektów. Jak wiemy, ci młodzi architekci... No, on sami, ci młodzi architekci, dostają no fenomenalne zadanie, bo nieczęsto się zdarza, żeby od początku mieć, mieć zadanie, mieć taką możliwość zaprojektowania nowego miasta. A tak właśnie w 1939 roku się dzieje. Dostają takie zadanie, aczkolwiek nie jest one proste, ponieważ wszystko ma się dziać bardzo szybko. Więc on zbiera tą, tą grupę now, młodych architektów. Bardzo cie, często byli to ludzie z, z rodowodem w walki w armii krajowej, ale ówczesne władze, władze też i bezpieczeństwa, Urząd Bezpieczeństwa ich nie dotyka. To znaczy, oni znajdują w Nowej Hucie pewną oazę spokoju, gdzie mogą pracować. Wiemy co się dzieje, mamy w całej Polsce ludzie znajdują się w więzieniach, są torturowani, są prześladowani. Tutaj w Nowej Hucie, jak mówił, jak mówi, mówili promienci komunistyczni, musimy tych fachowców, którzy są nam ideowo dalecy, zostawić w spokoju, ponieważ musimy wybudować Nową Hutę. A Nowa Huta była takim yy, 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 Miejscem, gdzie, gdzie, gdzie miał się właśnie gdzie miał wzrastać nowy człowiek socjalizmu, Nowa Huta miała pokazać to nowe życie w nowym systemie politycznym. Oczkiem w głowie władz komunistycznych była Nowa Huta, więc trzeba było mieć fachowców, a tak innych fachowców, że tak powiem, komunistycznych nie było, więc trzeba było brać takich, jacy byli. I tutaj właśnie chciałem dotknąć pewnej sprawy, która jest dość delikatna, ale pokazuje też dramat samego Tadeusza Ptaszyckiego, który, jak wspominałem, zaprzyjaźnił się w oflagu, w niewoli z fotografem, bardzo znanym fotografem Nowej Huty, Stanisławem Senisonem. Urząd Bezpieczeństwa jeszcze we, we Wrocławiu Zaczął inwigilować Tadeusza Ptaszyckiego, zbierać na niego różne informacje, donosy. Gdy przybył do nowej huty, postanowiono nawet, że zostanie zwerbowany do sieci wywiadowczej, i zostanie informatorem Urzędu Bezpieczeństwa. Ale w pewnym momencie władze Urzędu Bezpieczeństwa doszły do takiego wniosku, że nie będą werbować Radeusza Ptaszyckiego, ponieważ kontaktuje się on z wieloma prominentami komunistycznymi przy budowie właśnie budynków dla Milicji Obywatelskiej, dla Urzędu Bezpieczeństwa, więc to będzie bardzo niewygodne, więc nie będą go werbować, tylko właśnie inwigilować i, i zbierać na niego informacje. I do tego był im przydatny, niestety, jego przyjaciel Stanisław Senison, który miał pseudonim Ryszard. Oni bardzo się przyjaźnili, rodziny się odwiedzały, a niestety Stanisław Senison pisał na swojego przyjaciela Tadeusza Ptaszyckiego donosy, które można dzisiaj czytać i badać. Tadeusz Ptaszycki po po zaprojektowaniu nowej, nowej huty przez wiele lat był dyrektorem miastoprojektu Krakowskiego on był jego twórcą w zasadzie i, i Miasto Projekt przedsiębiorstwo Miasto Projekt w zasadzie swoje istnienie zawdzięcza jemu tutaj jest przedstawione zdjęcie 20 lat po rozpoczęciu budowy nowej huty. Różnych dyrektorów tej, tejże nowej huty, Tadeusz Ptaszycki, to jest ten pan w, w ciemnych okularach. Stoi obok pana dyrektora Korombla. Zresztą oni może jeszcze kiedyś też będziemy mogli powiedzieć, bo też bardzo ciekawa. Ciekawa postać z okresu II wojny światowej i okresu nowochudzkiego. Ważna postać też i w roku 1960, jeśli chodzi o Nową Hutę i walkę o Krzyż Nowochudzki, ale to może na inną, inną opowieść. Właśnie ten fenomen Nowej Huty, że właśnie tutaj z różnych stron Polski zjeżdżali ludzie. O różnej proweniencji, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, o różnym doświadczeniu życiowym, o różnych poglądach. Stąd właśnie tutaj w nowej, nową hutę jako tą społeczność, i to nie w skali mikro, bo jeżeli nowa huta była zaprojektowana na 100 tysięcy mieszkańców, to to jest duże miasto w Polsce, można badać między innymi z punktu widzenia historycznego, ale nie tylko, właśnie trajektorię biografii tych, tych ludzi. I co, co z tego wynikało? Ale to już w ogóle na inną, inną dyskusję. Upamiętnienie postaci Tadeusza Ptaszyckiego. Tadeusz Ptaszycki zmarł w 1988 w 1980 roku. I w następnym roku powstała ulica i jego imienia. Do tej pory istnieje ta, ta, ta ulica Tadeusza Ptaszyckiego. Tutaj pokazuje zdjęcie muzeum, z Muzeum Krakowa stadion Hutnika, który się znajduje właśnie przy tejże, przy tejże ulicy. Taka ciekawostka, że właśnie odbywały się i, i zawody lekkoatletyczne na tym, na tym stadionie. Nie nadmieniłem jeszcze, że z miasto projektu, jak oglądaliśmy ten, ten slajd, został w dość niejasnych okolicznościach zwolniony Tadeusz Ptaszecki w 1968 roku. 1968 rok, jak wiemy, w Polsce wydarzenia marcowe, kampania antysjonistyczna. Tadeusz Praszycki czeka na swojego historyka. Żeby jeszcze dokopał się do, do tych informacji, jak to się stało, że Tadeusza Praszyckiego zwolniono w, tym, w tymże roku. Są pewne poszlaki, ale to wszystko wymaga badań. Został upamiętniony, tak jak powiedziałem, właśnie w 1981 roku. Zaraz po śmierci w, w, postaci, w postaci tejże. Tejże ulicy i pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Drugą postacią, którą dzisiaj w swoim krótkim wystąpieniu chciałem przedstawić, jest Antoni Czechowicz. Bardzo intrygująca postać, przynajmniej mnie bardzo zaintrygowała. Urodził się. W tym samym roku co Tadeusz Ptaszycki, w 1908 roku. Także te biografie mają dużo wspólnego ze sobą, ale również bardzo dużo ich, ich różni. Antoni Czechowicz był drugim dyrektorem Huty imienia Lenina, ale w okresie bardzo, bardzo ciekawym i, i ważnym dla historii polskiej, historii Nowej Huty i historii Krakowa. Wiatka. Dlaczego miasto Wiatka? W mieście Wiatka w Rosji urodził się właśnie Antoni, Antoni Czechowicz. Dlaczego tam się urodził? No jego ojciec poszukiwał pracy, więc jeździł po Imperium Rosyjskim i między innymi właśnie jego rodzina, jego ojciec pracowali w mieście Wiatka i tam też się urodził w 1908 roku Czechowicz. Dlatego zresztą to ja się zastanowiłem, bo być może miasto Wiatka było znane z tego, że tam zsyłano Yy, za różne, rów, różne przewinienia yy, y Polaków, yy, nie tylko Polaków, yy, ale nie najprawdopodobniej yy, jego ojciec, po prostu tam, tam, tam pracował. Tam znalazł pracę yy, yy, w kolejarstwie i yy, 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 tam też się urodził Antoni Czechowicz w 1908 roku. Ciekawy, bo wiatka zmieniła w 1934 roku swoją miaz, nazwę, swoją nazwę na, na miasto Kirov, po towarzyszu Kirowie, który był najbliższym, jednym z najbliższych współpracowników towarzysza Stalina. Tutaj na tym dolnym zdjęciu jest pokazany też właśnie jako ostatni towarzysz Kirow, Tu jest pokazane jak Stalin przeprowadzał oczywiście czystki, więc propaganda z każdym ro, kolejnym rokiem, coraz mniej tych postaci przy, przy, przy towarzyszu Stalinie było, ponieważ no, byli mordowani i również Kirow na rozkaz Stalina został zamordowany, ale oczywiście potajemnie, więc w propagandzie było, że, że, że to był wielki, wielki człowiek komunizmu, Kirov a de facto faktycznie kazał go za, zamordować Stalin. Podobno za to, że na jednym ze zjazdów partyjnych Kirov dostał większe oklaski niż towarzysz Stalin. To właśnie miasto urodzenia, urodzenia Czechowicza. Ale właśnie. Tadeusz Czechowicz przyznawał się do, do szlacheckiego, do szlacheckiego rodowodu do, do herbu Ostoja. Na tym etapie bada nie wiem, ponieważ Czechowicze Czechowiczów jest bardzo wielu i, i, i her, herbów, herbu Ostoja również jest bardzo wielu, ale jego rodzina przyznawała się do tego pochodzenia szlacheckiego, herbowego Ostoja. Związany Czechowicz był bardzo z Wilnem. To, to, to było miasto jego rodziców, jego, jego ojca. Tam, tam też skończył takie prestiżowe gimnazjum imienia Joachima Lelewela, które się akurat mieściło na ulicy Mickiewicza w Wilnie. Ale właśnie postanawia studiować metalurgię, postanawia studiować metalurgię być może, być może dlatego, że razem z ojcem miał epizod mieszkania i życia w Zagłębiu Donieckim, gdzie, gdzie spotkał się właśnie z przemysłem hutniczym. I tutaj właśnie od 25 roku wstępuje na Akademię Górniczą i studiuje metalurgię. I też podobnie jak Ptaszycki, też bardzo długo, 9 lat studiuje. Z jakiego powodu tak długo? No możemy się domyślać. Ponieważ w 1925 roku zakłada korporację studencką Pratorię. Same korporacje, było ich wiele. Miały zadanie wspierać się wzajemnie w swoich członków w studiowaniu, w pracy, w pomocy w późniejszej karierze. Tutaj, tutaj na tych zdjęciach, na tym slajdzie. Jest pokazane właśnie, jaką czapkę nosili ci korporanci, szarfę, legitymację z pieczątką, mieli swoją nawet siedzibę przy ulicy Jabłonowskich w Krakowie. On był jednym z współzałożycieli tejże korporacji. Ale co ona miała za zadanie? No, pretoria, tak jak wspominałem, była założona w 1925 roku i jej szczególnym celem była praca na rzecz polskości kresów wschodnich, ich uświadomieniem narodowym i dla ich wielkości kulturalnej i gospodarczej. Korporacje były bardzo związane z narodową demokracją, z tym kierunkiem politycznym. Najprawdopodobniej właśnie też i Czechowicz był zwolennikiem te, te, tego kierunku politycznego, co zresztą mu później po wojnie niektórzy wypominali. Ponieważ no, bardzo często zdarzało się nawet na ulicach Krakowa, że studenci, endeccy studenci, ścierali się ze studentami żydowskimi. I to też również, również mu po wojnie wypomniano. Tak, Druga Wojna światowa. W czasie II wojny światowej Czechowicz wraca do swoich rodzinnych stron na wileńszczyznę. I właśnie tu też jest trochę taki znak zapytania, czy faktycznie był żołnierzem armii krajowej. Najprawdopodobniej tak. To jeszcze wymaga potwierdzenia, ale właśnie należał jako żołnierz Armii Krajowej wraz ze swoim bratem do trzeciej Brygady Wileńskiej Armii, Armii Krajowej. I tutaj właśnie, czy do trzeciej Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, również w tej brygadzie służył późniejszy żołnierz wyklęty, Romuald Reis, Bury, no, który jest e, znany no, z tego, jest bardzo taką kom, e, postacią kontrowersyjną, ale oni razem, no, w, te, w takim razie musieliby się e, znać razem e, z Bury. E, ale to na, na, inną, i, na inny czas, na inną opowieść e, historia. E, Wraz z żołnierzami Armii Krajowej y, uczestniczy w akcji burza i operacji y, Ostra Brama, czyli wyzwalania Wilna spod okupacji niemieckiej y, razem z, z żołnierzami y, Armii, Armii Czerwonej. Jest uczestnik, u, uczestnikiem tej słynnej operacji Ostra, y, Ostra Brama w ramach III Brygady Armii, y, Armii Krajowej. Y, no więc, no więc właśnie. Jest, jest akowcem o narodowej, no ale po wojnie, po wojnie chwali się, że w czasie okupacji Wilna przez, przez Sowietów pisał do Prawdy Wileńskiej, polskojęzycznej sowieckiej gazety. On, jako żołnierz armii, armii krajowej, który nie, chciał, który nie chciał, wstąpić do Ludowego Komunistycznego Wojska Polskiego zostaje jako i tutaj znowu zagadka jako szeregowiec internowany w kałudze i tam, i tam włączony do jednego z pułków zapasowych Armii Armii Czerwonej. Jako oficer nie powinien się tam znaleźć, powinien się znaleźć całkowicie w innym miejscu, jednak zostaje wywieziony wraz z innymi szeregowymi żołnierzami Armii Krajowej do, do tejże kaługi. Dlaczego tak się dzieje, nie wiemy. I właśnie zostają wcieleni do Armii Czerwonej, do 361. Zapasowego Pułku Piechoty Armii Czerwonej. I w tymże pułku istnieją dokumenty, które świadczą o tym, że Czechowicz podejmuje jakąś grę, jest, jest łącznikiem dowódcy batalionu, jest informatorem właśnie nie wiadomo kogo, jest informatorem o nastrojach żołnierzy armii krajowej w, tym, w tymże batalionie. Czy Tutaj hipotezy. Podejmuje współpracę z kontrwywiadem sowieckim Smierz, czy z NKWD? Nie wiadomo. Jest tutaj pełno, pełno nie, niewiadomych. Co się dzieje? Zostaje zwolniony wcześniej z kaługi niż inni szeregowi żołnierze Armii, Armii Krajowej, którzy zostali wcieleni do Armii Czerwonej. Z Akt partyjnych wynika, że nawiązuje, yy, nawiązuje kontakt ze związkiem patriotów polskich. Jaki charakter miał ten kontakt, nie wiadomo. No, tutaj pokazuje no, twarz Związku Patriotów Komunistycznego Związku Patriotów Polskich. Yy, yy, Okej. Okay. Yy, yy, I ta, 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 ta korespondencja, bo on prowadzi korespondencję yy, ze Związkiem Patriotów Polskich. Yy, Później no, przynosi mu pewne profity. Jednak ta, ta, te kontakty no, ściśle nie są na tym, na tym etapie badań znane. I nagle wraca właśnie w mundurze Armii Czerwonej do, do Polski i robi błyskawiczną karierę. Robi błyskawiczną karierę w poszczególnych miejscach. W dziedzictwie, tutaj jeszcze jest pokazane właśnie jego akt partyjnych, jego kariera zawodowa jeszcze przedwojenna. Po wojnie jest już pierwsze jego dyrektorstwo, to jest w Hucie Kościuszko, w Chorzowie. Później właśnie w Częstochowie, Stalowa Wola, w końcu Nowa Huta. Później zostaje przecież podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego. Także robi błyskawiczną karierę jak na NDK. Jest bardzo, bardzo właśnie z jednej strony podejrzane, a z drugiej strony może nie, nie tak do końca. Wstępuje w 1946 roku no, dla ułatwienia swojej kariery do, komunistycznej, do komunistycznego PPR-u, Polskiej Partii Robotniczej. Pisze nawet do organu tejże partii, do trybuny robotniczej. Jest wywiad z nim zamieszczony. Dlaczego wstąpiłem do PPR-u. No, i on tutaj tłumaczy właśnie, dlaczego jako przedwojenny właśnie dyrektor wstąpił do PPR-u. Można to, to, to krótko przeczytać. Bo przekonałem się, że Polska Partia Robotnicza kroczyła zawsze i kroczy nadal na czele bojowników o wolność naszego kraju i tylko ono, ona konsekwentnie walczyła cały czas o jedną słuszną dla nas politykę przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Przekonałem się, że PPR jest najbardziej dynamiczna, że przewodzi w odbudowie. Technicy i inżynierowie są ludźmi, którzy myślą kategoriami konkretnymi. Nasza partia stawia przed sobą konkretne cele, ma konkretne plany i konsekwentnie dąży do ich wykonania. To były główne powody, które skłoniły mnie jako inżyniera do wstąpienia w, stop, w sierpniu bieżącego roku, czyli 1946, do Polskiej Partii Robotniczej. Ten wywiad z nim jest zamieszczony w grudniu 46 roku, a przecież wiemy, że już na początku następnego roku 47 są wybory. Do Sejmu te sfałszowane wybory, i to miało no, przekonać niejako do, do, do głosowania na, 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 blok, na blok partii komunistycznych. Więc tutaj Czechowicz już całkowicie wchodzi w, w nowy system komunistyczny no i, i czerpie zyski z tego, z tego faktu. Tu jeszcze chciałem taki pewien epizod pokazać, kiedy był naczelnym dyrektorem jeszcze przed, przed nową hutą w Częstochowie, w Hucie Częstochowa. Został tam skierowany, na, żeby wykonać pewne specjalne zadanie. Okazuje się, że to specjalne zadanie to była tak zwana produkcja S. Produkcja S to była właśnie produkcja specjalna, która oznaczała produkcję na cele zbrojenia wojskowe. Mamy rok 51. Nadal kraj się odbudowuje. Czas wojny koreańskiej. Polska, jako należąca do bloku sowieckiego, eksportuje broń do, 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 do Korei i między innymi za rozpoczęcie tej produkcji na cele wojskowe w Częstochowie, która była bardzo utajniona, dostaje odznaczenie. Tu niestety nie mogę Państwu pokazać filmików, jak Antoni Czechowicz jest, wita się z prezydentem Bierutem, takich propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej, ale to właśnie pokazuje, jak bardzo głęboko afirmował w tamtym okresie Czechowicz nową władzę i z tego, z tego też czerpał wymierne korzyści. I w końcu zostaję dyrektorem najważniejszego, najważniejszej huty w Polsce ludowej i jestem dyrektorem w latach 54-58. Czyli to, to jest czas, kiedy uruchamia się huta. Jest pier, pierwszy spust z surówki, bardzo propagandowo rozpowszechniony, ale też. Właśnie pierwszy spust z surówki przedstawia to, to, to zdjęcie. Ale też i rok 56, czyli tak zwana odwilż październikowa. Nie zostaje zmieniony dyrektor Nowej Huty. Nadal Czechowicz pozostaje tymże dyrektorem. Zresztą, październik 56 tak zwana Olży, odwiesz październikowa, czeka na swojego historyka w Nowej Hucie, chociaż bardzo trudno jest odnaleźć materiały dotyczące tego okresu akurat w Nowej Hucie. A Czechowicz jest wtedy naczelnym dyrektorem. Właśnie rok 56. I on tych, tych panów zapewne znał. Zbigniewa Jakusa, który tutaj na, jest na tym zdjęciu pokazany, który jest nazywany czasami Nowochuckim goździkiem, czyli taką przy, takim przywódcą tej, tejże odwilży musieli w jakiś sposób kooperować ze sobą, razem z dyrektorem naczelnym Czechowiczem. Tutaj oczywiście jest przywódca strajków na Żeraniu w Warszawie, Towarzysz, towarzysz Goździk pokazany. No i właśnie, tutaj, żeby zostać, proszę Państwa, dyrektorem tak ważnego zakładu, jakim była huta imienia Lenina, trzeba było mieć zgodę najwyższych i akceptację najwyższych czynników partyjnych. Tak zwana nomenklatura Huta imienia Lenina znajdowała się w nomenklaturze komitetu centralnego. To znaczy, że komitet centralny, nie komitet wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej decydował kto zostanie tym dyrektorem. Więc regionalne władze partyjne nic do tego nie miały. Jedynie właśnie Komitet Centralny, czyli tak zwana Warszawa, decydowała kim, kto zostanie tym, tymże dyrektorem. Więc każdy kolejny dyrektor no, musiałby mieć namaszczenie, e, e, zgodę, akceptację najwyższych czynników partyjnych w Warszawie. Proszę państwa. E, Chciałem zakończyć tą, tą krótką trajektorię biografii tych, jak, niejako równoległych biografii tych, tych dwóch panów, w pewnych częściach bardzo podobnych, w pewnych bardzo, bardzo różnych historii żyć. Antoni Czechowicz zmarł dopiero w 1992 roku i został pochowany, pochowany w Warszawie. Proszę Państwa, czekamy na, na historyków, może to też będzie ten, ten, ten krótki wykład zachętą do tego, aby szukać, poszukiwać, y, y, pisać historię nowej huty, historię ludzi związanych z nową hutą, która, jak mówiłem, jest, jest właśnie takim laboratorium też, y, gdzie, gdzie, gdzie możemy badać różne postawy trajektoria, tak jak wspomniałem, życia ludzkiego w okresie PRL-u. Dziękuję bardzo.